Witam serdecznie, drogie wagi, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was. Ja już w powietrzu tachluję, chodząc tachluję, co by szybciej było, bo dzisiaj gości miałam sporo, także dobrze, co dla naszych wag? Obserwowanie, kiedy się marzenia spełnią, kiedy to przyjdzie, to co takie dobre. No i oczywiście to tak jakby wagi, moi drodzy, tak jakby wagi patrzyły na to, czy odejdzie ten diabeł, czy nie odejdzie ten diabeł. Jest to i w cudzysłowie, słuchajcie, i w cudzysłowie, i w przenośni, przepraszam, i w przenośni, i w życiu tak naprawdę waszym codziennym. I powiem tak, u was jest praca zawodowa poplątana z uczuciami, to jest walka na tym, tak mi się wydaje, bo tutaj jest takie, mamy tu dziesiątkę kielichów, a tutaj jest miejsce pracy, tak, czyli gdzieś tam jest jakaś walka, to jest jakaś pasja, to jest takie, ja mam takie zdanie, partner ma takie zdanie, jest to łączenie tego, tak bym powiedziała, czy jest to spółka, może być spółka, tak, ja mam takie marzenia, a partner ma, czy wspólnik ma zupełnie inne marzenia, tak, ale wydaje mi się, że tutaj jest coś rodzinnego i to jest takie obserwowanie, tutaj jest tak jakby słowo od kogoś, od trygonu ognia, tak mi się wydaje, że będzie coś się rozwijało z pasją. Zaczekałabym z tym, z tego względu, że tu jest piątka, czyli tu jest walka. Tutaj mamy tego diabła, a diabeł to jest pokusa, tak, czyli pokusa tworzenia. Ja bym się wstrzymała w tym tygodniu, drogie wagi, jeżeli chcecie coś osiągnąć, to ja bym się z tym wstrzymała ten tydzień czasu, z tego względu, że jeszcze sięgniecie po te marzenia, bo to są piękne karty, ale na razie karty mówią: obserwuj, przyglądaj się temu, patrz się, jak twoje marzenie może zostać zrealizowane, ale nie podejmuj kroków, dopiero później będziesz walczyła, tak? Myślę, że pieniążka nie zabraknie, tutaj są być może pieniążki, znaczy być może są awantury o pieniądze, tak? Ale jest dużo zdarzeń, dużo wiadomości, dużo informacji dociera tak naprawdę do wag w tym tygodniu i macie chęć coś zrobić dla siebie. Moje drogie wagi, chcę powiedzieć, że marzenie, na które czekacie, jest w waszym zasięgu, tylko musicie po nie sięgnąć, ale ono nie przyjdzie samo, to marzenie. Tutaj się pokazuje, że przyjdzie czas na przestrzeni roku, że przyjdzie o to powalczyć, tak? Czyli waga walczy, a waga się położyła i oddała się tak naprawdę, to tak jakby waga mówi, ale tylko mówi i nic nie robi w tym kierunku, tak? Czyli jest takie zrywy, no tak, podskoczę troszeczkę ponad krzesełko, podniosę trochę tyłek, ale później, a usiądę, a ktoś inny to zrobi, a może to jakoś inaczej zadziała i później jest tak, jakbyście zrezygnowały. Ogólnie jest to bardzo dużo marzeń i jest tutaj chaos, moje drogie wagi. Ja bym proponowała, żeby skupić się na jednej rzeczy, bo jest tutaj marzenie, to jest wiele marzeń, tak? Po to jest ta siódemka, po to jest to siódemka kielichów, także marzymy, ale tutaj obserwuję to, o czym marzymy, tak, żeby to się nie spełniło w takiej formie, która nie będzie dla was, tak naprawdę nie będzie dla was dobra, czy adekwatna do danej sytuacji, te marzenie się, powiedzmy, spełni, tak, tylko nie tak, jak potrzeba, jak to się mówi, ale ogólnie powiem tak, jeżeli chodzi o zdrówko, moi drodzy, to wagi w tym tygodniu wydają na siebie. Nie wiem, czy chodzi, czy są to specjaliści, czy są to lekarze, moi drodzy. Mamy tutaj oko, mamy tutaj, słuchajcie, mamy tutaj biodro, bo tu jest podparcie się o biodro, tak? Mamy tutaj tak naprawdę spuchnięte ramię, no to czyli może być, że gdzieś tam bark, nadwyrężony bark, czyli to się zadziewa tak naprawdę u naszej wagi. I jest, i mamy, moi drodzy, mamy tutaj głowę i coś jeszcze się dzieje ze stopami, czyli moje drogie wagi, co to się dzieje tutaj po tych wakacjach, a cóż tu, moi drodzy, chodzi, bo to jest tak jakby aż was położyło bardzo mocno na jedną stronę, czyli prawa strona tak naprawdę, prawa strona leży z lewym okiem chorym, tak, o tak bym powiedziała, my coś się z oczami, ogólnie się coś z oczami, słuchajcie, może też zadziać, ale ogólnie jest pasja, jest jakaś pasja, to jest jakieś obietnice, obietnice ludzi, którzy lubią ruch, ale niekoniecznie lubią pracę, o tak bym powiedziała. A ponieważ i wy teraz tak podchodzicie do tego, że to jest tak troszkę pracy, troszkę przyjrzenia, troszkę siądnięcia, przysiądnięcia na tyłku, wszystko macie w głowie, wy to macie w głowie, tylko to trzeba jeszcze, drogie wagi, zrealizować i jeżeli zawalczycie o to, no to tak naprawdę będzie ok, tak? Ale wydaje mi się, że bardziej skupicie się na walkę, żeby się tutaj poprzekrzykiwać, czy z partnerami biznesowymi, czy z partnerami życiowymi, ma nie drogie wagi. Także tak, to widzę. No jeżeli, powiem tak, wasze myślenie jest pozytywne, wasze myślenie jest ok, ono jest prawilne, bo to jest tak jakby idziecie dobrą drogą, to jest dobra energia, ale
tutaj wasze tezy tak jakby nie były też do końca brane pod uwagę, o tak bym powiedziała. I tutaj no albo się coś, powiem tak, żeby nie kończyło się na utarczkach słownych, bo bardziej mi się to pokazuje, że to jest taki tylko zryw na chwilę, żeby pokazać, a później jest odstąpienie od pomysłu. To żeby coś pokazać raz na zawsze, udowodnić, to trzeba to dokończyć, zacząć i dokończyć, moje drogie wagi. Także tak to widzę. Pozdrawiam kochani serdecznie, do kolejnego czytania, buziaczki, hej pa.